Do Ciebie, Matko, szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Napełnij mnie miarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całego światu. Matko Najświętsza, prowadź mnie w tajemnicach Twoich, związanych z Twoim współpokielstwem i współpośrednictwem. Ave Maria, gracia plena, dominosne, cum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Sancte Michael Arcangele, ora pro nobis. Sancte Michael, Sancte Iosef, ora pro nobis. Sancte Petre, ora pro nobis. Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Antonius, ora pro nobis. Sancte Casimir et Princeps, ora pro nobis. Sancte Andrea Vobola, ora pro nobis. Sancte Mater Pio, ora pro nobis. Sancta Catarina, ora pro nobis. Sancta Faustina, ora pro nobis. Panie, Tobie oddaję mój język, niech Tyle będzie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowo powodzą Twojej miłości, myśli uznanych, przyjmij to narzędzie, aby było własność odła świętego, Ty wszystko potrafisz przemienić. Tego wyjeżdżam do Tobie i nie lękam się, po prostu co powiem. Amen. W tym momencie Pan Jezus nagazuje, aby było kierowane na przyświętej słowo do wiernych. Jesteśmy już przy 20 kazaniu o naszym przygotowaniu do dogmatu spółki pośredniczki, spółki wicielki pośredniczki w szodzie łaski. Jesteśmy przy trzecim bardzo istotnym moi drodzy zagadnienia, a mianowicie rozpatrujemy trzeci punkt współodpuścielstwa. Współodpuścielstwo zrealizowane idę za książką Marka Miramal z Jezusem, dzieje współodpuścielki.
ubogaca mnie Boga to naszymi tekstami z Pisma Świętego, abyśmy mieli świadomość, że tą problematyką i tym zagadnieniem żył Kościół od wieków. W naszych rodzicach powiedziane, że jeszcze nie wszystko, co jest w tradycji Kościoła, zostało przelane na papier. Czyli urzędowo udokumentowane. Między innymi dogmat o współodkupicielstwie, on w Kościele jest żywy. On jeszcze nie jest sformalizowany dokumentalnie. To zarówno niewiasta chwały, jak i niewiasta cierpienia, bo to jest odniesienie, moi drodzy, do Apokalipsy. Teraz autor wziął rozdział 12 Apokalipsy, skończył scenerię na Golgocie i staje przed nami z wizerunkiem niewiasty obleczonej w słońce, czyli chwała i niewiasty, która walczy ze smokiem. Rozpoczął on walkę z niewiastą i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. Stąd też ja o tym mówi niewiasta cierpienia. Są te terminy w głównym sensie objawieniem Maryi z Bogiem Cierci. Dziewica Maryja jest ową niewiastą chwale, podzielą w pełni łaski, która odchodzi od syna. To rozumiemy, autor nie miał jeszcze daru. Czy te nasze orędzie jest, nie do końca pojmuje istotę dogmatu pełna łaski, ale jest bardzo blisko prawdy. Tylko ona jedna porodziła Jezusa, męskiego potomka, która wszystkich, króla wszystkich narodów, ona także jest niewiastą cierpienia, która na Kalwarii woła cierpiące bóle i męki. Porodziła króla wszystkich narodów i ona ma również przywilej pani wszystkich narodów. Bo to jest logiczny tytuł z funkcji i z pozycji, jaką posiada sam Pan Jezus. W Rosji, koło Bajkału, na Altaju chyba, jest wybudowany Kościół Pani Wszystkich Narodów. Ten wymiar Matki Maryi, my to już mamy obrobione przez Karamandal w Kazachstanie. Ten problem wszyscy nasi dawcy dobrze rozumieją i wszyscy Rosjanie, którzy jeszcze pamiętają II wojnę światową, kiedy jest wielki głód, ogromne, moi drodzy, mrozy, nagle ziemia się zapala, powstaje jezioro obok polskiej enklawy, pełne milionów ryb. I przez całą wojnę całe samochody ciężarowe wyjeżdżały tam z rybami dla wszystkich. Na brzegu dziś tego jeziora, który tak dziwny i tajemniczy powstał, jest Kościół. Pamiątka tego wydarzenia, ale dzieci dla nas współczesnych. Byłeś tam, nie byłeś, nie? To są opowieści. Nie do przyjęcia i nie do zrozumienia. My chcemy wszystko na patelni. Dlatego, kiedy on tu tak pisze, to dla mnie jest to nie do zrozumienia. Ona także jest niewiastą cierpienia, która na Kalwarii wołała, cierpiąc bóle i męki podczas mistycznych narodzin nas wszystkich jako duchowych synów. W naszym orędziu jest też pięknie pokazana dla Matki Bożej pod krzyżem, kiedy tam cierpi. Ona go przeprasza, wybacz, nie mogę być już twoją matką. Ale w wymiarze fizycznym, przecież nie mogę wziąć moje ramiona. Czyli poza zasięgiem moich możliwości fizycznych, ale jestem przy Tobie i Wam. Jej wywyższenie w niebie
jest nie tylko jakimś honorowym udekorowaniem w uznaniu jej ludzkich zasług jako Matki Zbawiciela, i raczej powód jej życiowego udziału w jego zbawczym posłannictwie i cierpieniu. Gdy chwała i cierpienie są w dziele potrwienia nierozerwalnie związane. Tutaj jak pierwszy dzień przyjęliśmy, wyskoczył młody braciszek i zakazał nam wszystko wołować. Dogadaliśmy się, że flagi opaliśmy o drzewo. Za chwilę mu nie pasują teletrony. Biedny Chorwat cały czas telefony odbiera. Za chwilę im nie odpowiada obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Każą go usunąć. Jeszcze tego krzyża nie dotknęli. Podchodzi później ochraniarz, swoje jazie rozmawia. Nie rozumie. Jesteście tak dobrzy. Dlaczego to oni z wami tak robią? Ja was przepraszam. Ja tak nie myślę. Ja bardzo z tego powodu cierpię. Pani Adia mówi, my się na ciebie nie gniewamy. Niech cię Bóg błogosławi. Naprawdę? Niech cię Bóg błogosławi. Od tamtego wieczoru się nikogo nas nie pojawił. Nie widzę na placu żadnego ochraniarza. Dlatego pamiętajcie, chcecie mieć chwałę, no to najpierw cierpienie. A później już widzicie, co się dzieje po nabrzeżu wieczorem. Nigdy nie dostawaliśmy pół godziny, żeby takie kolejki do całowania relikwii świętej. Że jak wam powiedziałem, to jest długo, po raz pierwszy w Międzygorje nie zostałem wyzywany przez Polaków. Kto podchodzi pełen pokory i miłości. To jest coś nieprawdopodobnego, bo tu najwięcej mówili. Ale to jest wpisane, to co mówi Pan Jezus o Matce Bożej. Że chwała i cierpienie zawsze idą, moi drodzy, współrazem. Chwała i cierpienie są ze sobą wzięte nierozłącznie, moi drodzy, związane. Ile musieli się usłuchać apostołowie o Jezusie przy nauczania. Wasz mistrz taki, taki, taki. Ale przychodzi moment, że wobec tłumu Pan Jezus apostołów wynosi na piedestał, na przykład przy rozłożeniu chleba. Daje im po kawałku ryby i chleba. Kto uwierzył, szaleje. Nieprawdopodobne. Nie kończy się. Wszyscy dostają. Sięgną, Panie, leży na dnie Bożka. Leży ten chleb. Ja daję za każdym razem cały kawałek. Później tą chwałę źle zużytkował Judasz. Chciał tylko żyć chwałą. Nie da się być przy Panu Jezusie i żyć tylko chwałą. Trzeba również żyć cierpienie. Maria Odkupicielka po dziś dzień kontynuuje swoją walkę ze smokiem o ludzkie dusze. Walkę mistyczną, która jest przyczyną jej płaczu nad utratą tak wielu spośród jej potomstwa. Tu autor przytacza, jak na przykład można przytoczyć udowodniony płacz figurki Matki Bożej zatwierdzonego przez Kościół imienia Marii Stachnita w Japonii, gdzie wyrzeźbiona w drewnie figurka Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamu roniła, moi drodzy, ponad 100 razy. Trwał plan, bo jeszcze nie znał wtedy, jak on bał się, jak się Matka Boża z Międzygorje, czyli ta Wekja pod Rzymem, płakała w niebo łzy. Później ta sama figurka aresztowana przez biskupa. W szafie pancernej płakał u niego. Gdyby nie jego siostra, to w ogóle by tej figurki nie otwierał. Tych przedziwnych interwencji jest, moi drodzy, co nie miała na całym świecie. Jest ona niewiastą z Apokalipsy, która woła cierpiąc,
bóle i męki rodzenia oraz niewiastą z Kalwarii wezwaną do przyjęcia swojego syna. Oba cytaty są analogicznymi objawieniami współodkupieńczej matki, która nadal cierpi bóle, aby porodzić uczniów Jezusa Chrystusa. O, nawet nam cytuję naszego bohatera, Lorente, największy ścigacz Matki Bożej. On wyrósł na kanwie Soboru, bo tu był jeden Chorwat, był bardzo maryjny w tamtych czasach. To było wszystko przygotowane, więc przeciwnicy zawsze wynajdują jakiegoś młodego. Stary wybiegnie, nie pójdzie tylko młodego, ale jak nie pójdzie, to go zepną. No i pojedzie do Zagrzebia, jak Józef, tutejszy proboszcz. A później nie wytrzyma psychicznie i poprosi prowincjała, że jest tak osłabiony, tak chory i komunikat oficjalnie mówił, że jest poza prowincją i od 2009 referuje się zdrowotnie. Jeśli w kontekście Pisma Świętego zbadamy udział Matki w doskonałym, dokonanym przez Jezusa Chrystusa w odkupieniu, okazuje się, że Słowo Boże wydobywa się na światło dzienne. Prosty i oczywisty wniosek. Niewiasta i matka z Jezusem od zwiastowania po Kalwarię uczestniczy w dziele odkupienia w sposób wyjątkowy, dzięki któremu ludzkość osiągnęła zbawienie, a stało się to kosztem największego ludzkiego cierpienia, jakie można było sobie wyobrazić. Niepokorna matka bierze udział w odkupieniu dokonanym jak żadne inne stworzenie, jako współuczestnik w odkupicielstwa i zatem staje się pośredniczką wszelkich łask w porządku otrzymanego odkupienia. I tu teraz autor co do tych kwestii w przypisie cytuje, moi drodzy, kilkanaście przeróżnych odniesień związanych, moi drodzy, związanych z tą tematyką. Państwo pozwolą, że niektóre przeczytam, skąd to wziął. Odnośnie pośredniczki wszelkich lat, porównaj Pius VII, Appellatio Privilegorum Ecclesiae Beate Mariae Virginis, Appangelo Salutate, Celebio Fratrorum Ordine Servorum, Florencja 1806. Pius IX, Escher Ubi Primum, Leon XIII, Supremi Apostolatus. Immensa Octobris Supremi Apostolatus 1883, Octobris Mensa 1891. Święty Pius IX ad diem illum, Benedykt XVI list apostolski inter sedalicia 918. W roku 1918, 21, weszła w życie msza święta i oficjum o pośrednictwie wszelkich władz. Myśmy to znaleźli przed wojną, obchodziła to w Polsce jedynie niedzielę Mielecka. Więc jeśli chodzi o pośredniczkę łask, mamy gotowy formularz. Encyklika In Graves Civitus Malis Piusa 11 z 1937. List apostolski Piusa 9 Cognitum Sane, Pius 12 Super Iuris Anno, Pius 12 apostolicy list podaje oraz Mediator Dei 1947. Jan Paweł II Redemptoris Mater, rozdział 3, macierzyńskie pośrednictwo oraz przemówienie papieża Rzym 1 października 1997 rok. I tu wiele jeszcze innych tekstów. Za pontyfikatu Jana Pawła tytułu pośredniczka wszelkich łask użyto 7 razy. I oto nasz bohater, mój drodzy,
autor cytuje 7 tych zdarzeń. Pozwólcie, że to przerobimy, bo to są słowa naszego rodaka o Matce Bożej. Przemówienie do Rady Generalnej Przełożonych Prowincjalnych dyrektorów włoskich instytutów zgromadzenia się do Józefa. 1 grudnia 1978 roku. Nie możemy zakończyć inaczej, jak zwracając się do Najświętszej Marii Panny, tak umiłowanej i czczonej przez Muriata, który zwracał się do niej jako do pośredniczki wszelkich władz. W jego listach powracał więc na myśl o Maryi, wpajał w nich potrzebę do mnie różańca, polecał swoim synom przeżenie nabożeństwa do się Matki Dziewicy i stwierdził, jeśli się chce uczynić coś dobrego wśród młodzieży, trzeba wlać im miłość ku Maryi. Błogosławione. Czyli ten niejaki Muriat to musiał być twórcą tych wszystkich instytutów zgromadzenia świętego Józefa. Błogosławione dzieło dokonane przez wasze założyciela stanowi najlepsze potwierdzenie tego. Idźcie zatem również za jego przykładem. Przemówienie do młodzieży przy sanktuarium Najświętszej Marii Panny di Rojo 30 sierpnia 1980 roku. Kończę, zawierzając was Najświętszej Błogosławionej Maryi, której święty Bernardyn był całkiem oddany, z którą możemy powiedzieć codziennie spełniał, przemierzając, codziennie sławił, przemierzając Italię. On codziennie, jak do kościoła wchodził, pod Matkę Bożą, to przyjmuje, mam wierzenie, pozdrawiał Ave Maria. Jednego razu, kiedy to powiedział, Matka Boża podniosła rękę, Salve Bernard. Witaj, Bernardzie. Raz Matka Boża do niego przemówiła. Usierocony przez mamę, wybrał za matkę Madonnę i do niej stale kierował swoje uczucia. Jej zaufał całkowicie. Ona można stwierdzić, stał się jej piewcą pięknej miłości, piewcą piękności Maryi. A głosząc z natchnioną miłością jej pośrednictwo, nie obawiał się twierdzić. Każda łaska dana ludziom posiada swojaką uporządkowaną przyczynę. Od Boga przechodzi do Chrystusa. Od Chrystusa przechodzi do Maryi. Do Maryi dana na mnie. Pięknie to papież pokazał na wymiar pośrednictwa. Zwraca się do niej z ufnością codziennie, miłością proście ją o łaskę pięknej waszej duszy, waszego życia. A to, co jedynie można wam, może was uczynić szczęśliwymi. Przemówienie na Anioł Pański 17 stycznia 1988. Innym środkiem kultu maryjnego wartym wzmianki jest kościół poświęcony Maryi w Meadi na obrzeżach Kairu, na brzegu rzeki Nil. Kościół zdaje się być wniesiony w V wieku, choć w ciągu minionych stuleci i w obecnych czasach był przebudowany i odnawiany. Powierzony jest od pierwszych koptyjskich chrześcijan prawosławnych, a wielu pielgrzymów nieprzerwanie zdąży do sanktuarium, aby powierzyć swoje sprawy pośredniczce wszelkich łask. U Koptów też się Matka Boża objawia. W niezbędnym wieku też mieli swoje spotkanie, objawienie. Homilia po prawie Wielkiej Nocy 10 grudnia 1988. W roku maryjnym nasza parafia, która powierzona jest opiece Matki Bożej, Matki Uczciela Redemptoris Mater, ma szczególny powód do odnowy i umocnienia swojego nabożeństwa do niej. Pośredniczki wszelkich łask, naszej orędowniczki oraz swoim Synem Jezusem i wspomóż chrześcijan. Zwracam się do niej, czcicie ją. Przecie do niej, ona was usłyszy i prosi dla was wszelkie dobro przez wasz pożądane. Benedent 2 lipca 1995 tekst. Miłującą intuicją od zawieszłych czasów byliście w stanie ogarnąć tajemnicę Marii jako pośredniczki wszelkich łask, ponieważ ona jest matką samego autora łaski, Jezusa Chrystusa. Stąd też naród Benedentu przez wieki zwracał się i nadal do niej wzywając jej nie jako tylko Matki Bożej łaskawej,
ale również także do Matki Bożej łaski. Oczywiście, bo Matka Boża łaskawa, dająca łaski. To jest tak logiczne, jedno do otwarcia. Szósty tekst. Panie Opański, w Lekce, my tam mamy być. Na drugi rok, na jesieni, w Lekce, w tym sanktuarium, nikogo w tego pałacu, gdzie Melania przez ukochanego biskupa miejsca kilka dobrych lat tam przebywała. Z miasta Lekce, czycącego się mianem Civitas Mariana, wnoszę dziś moją modlitwę do Ciebie, Najświętsza Dziewico Maryjo. Nie to pośród tego ukochanego ludu Apulii, który czci Cię z głębokim nabożeństwem i wychwala Cię jako Matkę wszystkich łaski. Ty, która wyprzedziła nas trudne, wspieraj nas do Piotra w jego dzisiejszej wizycie, która jest dalszym etapem wielkiej modlitwy za Włochy. Czuwaj nad każdym z pieczowitą troską i wylej na wszystkich obfitość Twoich darów. O Królowo bez nas grzechu, o Matko wszelki łask, o Dziewico Maryjo. I ostatni tekst, 96 rok, przemówienie do kapituły generalnej Sióstr Miłosierdzia. Niech Dziewica Maria Marasusa i Matka Kościoła przez mentorem de las Mercedes wspomaga Was i prowadzi do częstych spotkań z jej boskim synem w tajemnicy Eucharystii. Niech ona, prawdziwa Arka Przymierza i pośredniczka wszelkich łask, uczy Was miłować Jezusa, jak ona go miłowała. Niech także wspiera swoim stawiennictwem Wasze różnorodne dzieła apostolskie. Nabycie przez Maryję łaski i rozdzielanie przez nią tej łaski spowodowało, że Maryja stała się matką w porządku łaski. Kodeks Katechizm Katolicki 61. Stary i Nowy Testament objawiają, że mężna kobieta sprzedali szatanowi ludzkość swoim grzechem, natomiast mężczyzna i niewiasta wykupili raj ludzki z swoim cierpieniem. Cena, jaką zapłaciła dziewica, niewiasta z Jezusem na zawsze i wiecznie, na nasze wieczne kupienie, wyrażona jest chyba najlepiej poetycznymi wierszami klasycznej Stawa Mater Dolorosa. I nasz autor tę pieśń cytuje. My ją, moi drodzy, znamy z naszego śpiewnika. Mamy ją w całości. Wielokrotnie, moi drodzy, śpiewamy na naszych modlitwach. Na koniec przeczytam całość. Stoi Matka Obor. O, część. Stoi Matka Oborała, łzy pod krzyżem przepłakała, gdy na krzyżu Syn jej mszę, jakże dusza jest natchniona, zachmucona, zachmurzona, aż ją przeszył miecz. Jakże smutnej, strapionej matce tej błogosławionej jednorodnego mieć. To sobie Państwo mogą przeczytać w całości tę poezję. Przypominam, jest jej. Jest ona również w tej książce. Jeszcze parę sztuk wynalazłem w lamusie przed chyba. Przed 15 lat już się przygotowałem na to wydarzenie, na ten cykl kazań, więc ile mogłem, wtedy kupiłem tych książek, aby w razie czego, kiedy przyjdzie czas, by mieć jakąś podkładkę. Dziś się z tego cieszę, że mogę na podstawie tej książki te kwestie ruszać. Jutro z Wami rozpocznę 5 rozdział, 2 Ewa. Tu będę Was autorem. Chodził już, moi drodzy, jeszcze głębiej w naukę Ojców Kościoła, naukę świętych, w prawdziwych rozdziałach bardzo to głęboko, moi drodzy, pokazuje i, moi drodzy, wyjaśnia. Cieszę się, że mamy to dzieło, choć ono nadmienia czasami do zagadnienia współpośredniczki łas, to zapraszam, mam drugą książkę, którą się posłużę w kolejnym cyklu. Tak, Panią Agusię, proszę, żeby zbierała wszystkie nasze orędzia, a my też wydamy tytuł Współodkupiciela. No to zawsze gotowy zespół materiału na kanał dla księży.